Witajcie, z tej strony znowu Starkey, a oto po raz kolejny Sekiro. No więc, minęło sporo czasu, od kiedy ostatnio grałem w przygody naszego jednorękiego wilka. Jednakowoż, w sumie od tego czasu nic się nie zmieniło. No, dobra, prawie. Poza tym, że oczywiście cofnęłem się do tego... No nie. No, do posągu rzeźbiarza tam wcześniej, żeby się trochę podregenerować. I w sumie tego, że tutaj teraz muszę przebiec przez most, zanim mnie zestrzelą. A jest ich tak dużo, że jednak nie jest to trudne. No. Tak więc, gramy dalej. A ja dalej w takim samym stopniu nie ogarniam. Chociaż, czy można powiedzieć, że nie ogarniam, skoro jakkolwiek sobie radzę? No, pewnie jakoś można. Chyba nie nazwałbym tego lamieniem. Co to, to nie, ale jednak jakiś tam stopień nie ogarnię, co zawsze jest. Dobra. Na szczęście tylko pojedynczy dróg, więc... Tutaj miałem tą przewagę, że jednak mam rozwiniętą trochę postać, dzięki czemu mogę sobie spokojnie poradzić. Dobra... Spada, przydałoby się bonusy do skradania, ale... Bez nich też sobie poradzę. A no co? Zapomniałem o tych pułapkach. O nie, 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 nie. No takich jak ten, to ja nie mam cierpliwości. Po problemie. Tak dawno nie gram w Sekiro. A mimo to, dzisiaj udało się cokolwiek jeszcze osiągnąć nawet. No dobra, może niekoniecznie. Teraz tylko gdyby się nie gapili w moją stronę, byłoby miło. Dobra. Udało się nawet lepiej niż się spodziewałem. Jest posążek. Tamto miejsce jeszcze wrócimy spokojnie. Ale to swego czasu, kiedy po prostu będę chciał tam wyzbierać i w ogóle. Bo na obecny moment jednak wolę iść... Może nie tyle z fabułą, co... Chociaż w sumie z fabułą i ze zwiedzaniem. A takie... O, no tak. Drugie raz spotkanie z takim bossem. Jak ja o tym mogę zapomnieć? To już jest... Taki oczywisty, jak się tylko zna sposób. Dobra. Zresztą pamiętacie chyba pierwsze spotkanie z bossem tego typu. No, to teraz będzie tak samo, tylko że... Jestem nieprzygotowany na to. Nie, takie oni są piękni. No jasne, za dobrze mi poszło, to teraz musiałem. Musiałem na najbardziej badziewnym czymś, co tu istnieje, zginąć. No ale niestety. Pewnie jeszcze smoczy mur dostanę. Na szczęście nie miałem przy sobie dużo, więc... Ale tym razem zanim tam pójdę, nie ma przebacz, to jest ten? Nie? No, ten, dobra. Prawda, nie mam jeszcze wydłużonego efektu, tak jakbym chciał, bo jednak... Dla mnie są istotniejsze na inne aspekty.
Dobra. Połowa walki już za mną. Gdybym wcześniej nie zapomniał cukierku, to proszę, jak to poszło. Ale oczywiście, musiałem mocno zlamić. Mamy 4 koraliki. Super. Jeszcze więcej życia. Ale ja nie po to tutaj przylazłem. Mamy złom magnetyczny. Mamy kolejne narzędzie. Sekrecik. W sumie nic wielkiego, jak zresztą widać. Ale zawsze jakiś sekrecik. Miłe, jak się chce eksplorować, że doceniałem nawet takie rzeczy jak dziury w podłodze. Klucz do kapliczki w twierdzy, nawet nie pamiętam skąd się go dostawało. Ale w ten oto sposób mamy... No. Kontynuację. I wiecie co, szczerze, mógłbym niby kontynuować i w ogóle... Ale jednak jest parę rzeczy, których nie pokazałem, a chciałbym. I z tego też powodu... No, się trochę cofnę. Te. Będą to rzeczy związane z moim doświadczeniem w graniu w Sekiro oraz z tym, że po prostu mam już parę informacji od znajomych. W sumie można powiedzieć, że od znajomych, ale nie tylko. Dobra, tak więc kierunek... Świątynia Senpou. Chyba to. Tak. Tak więc... Chociaż w sumie zanim tutaj, to jeszcze powinienem pójść w inne miejsce. Tak. No ja wiem, że trochę chaotycznie, ale... Jest 8 rano. Dzień będę miał zalatany cały, prawdopodobnie. A jednak... Jakby to najprościej określić, no czuję jakieś tam zobowiązanie, żeby wam dawać te filmy. I dlatego też nagrywam tak wcześnie, kiedy mam tylko chwilę wolnego. Dobra, dobra. Dobra. Okej, to trochę dziwne. FPS-y strasznie spadły, po raz pierwszy grając w Sekiro. No, ale dobra, pamiętacie tego gościa? I've been waiting for you, good sir. I've procured some goods with the coin you gave me. Go on, buy something. Właśnie, rozwinął interes. Ma bardzo fajną rzecz. Co prawda, nie na teraz, bo mnie nie stać w ogóle, ale fajna. By the way, good sir, I'm going to let you in on something. All right. I'm thinking about expanding my business. I mean, who knows when Ashina will fall? It's what you might call a, sinking ship. In other words, opportunity is knocking, you know? Which is why I have a favor to ask of you. What is it? Do you mind finding out what the Ashina samurai want right now? You tell me that, I can sell it to them. You're a shinobi. I bet you've got a good ear for gathering information from the enemy. Ah, help a poor merchant out here, huh? Please. No właśnie. Hey, good sir. Na szczęście już to wiemy. Found out what the samurai want. Oh, you mean it, good sir? Yes. It seems they're low on salt. Salt, you say? Well, you eat it, of course. But it's also good for purifying the dead and putting on wounds. Diseases spread quick, with rotten corpses on the battlefield. Everyone's scrambling for salt. That means now's the time to cash in! Lots of people need salt. I mean, karma shouldn't bite me if I sell it for a tad more than the going rate, right? Ah, now that that's decided, it's time to get me some salt. Thank you very much, good sir. Until next time, good sir. I'll stock some new products if I can sell a lot of salt. Make sure you pay me a visit when I do. Jeśli się nie mylę, to teraz musimy po prostu pójść... odpocząć przy posążku. I pójść do niego jeszcze raz i powinno być kolejne zadanie.
Co jednak dla mnie jest istotne, bo pamiętam, że sprzedaję dosyć fajne rzeczy. A poza tym, to tak czy jak warto mieć dostęp do handlarza, który może sprzedawać. Nawet jeśli nie coś super, to przynajmniej jakąś rzecz, która chociaż trochę się przyda. Good sir, listen here. My salt? Huh? I sold it for quite a pretty price. You know it's in high demand. And that means I'm loaded with cash and product. Look, look, I've got some new items too. Buy something, please. No, i zobaczmy. Cukierki, bardzo przydatne. Swoją drogą bardzo lubię te, akurat są ryzykowne, co prawda. No, powiem szczerze, mocno ryzykowne i nie wiem, czy to dobry pomysł, żebym je stosował, ale lubię. Naprawdę mocne. I sprzedaję też nielimitowane ilości podstawowych materiałów. Co prawda mam tego pełno, ale widzicie. I teraz kolejne zlecenie od niego. So well, good sir. It smells like a war's brewing these days. I could make a killing if I take advantage of this, which is why I have a favor to ask of you, good sir. What is it? Looting battlefields. That's the job. I mean, that's a great way to refresh my stock, right? There are dead bodies all over a battlefield. It's a gold mine, huh? Spears, swords, armor, it's all free and for the taking. Weapons should fly off the shelves thanks to the war preparations. What qualifications do you need? Well, let's see. Looting the battlefield is a dirty, disgusting, and physical job. I'm looking for someone who's big and strong and thick. Osobiście wiem, kogo tutaj trzeba przyprowadzić, co prawda nie robiłem tego, więc nie powiem, jakie to daje korzyści. Ale wiecie co, spróbuję. I teraz właśnie idziemy do Sunpool, nie pamiętam, jak to się mówiło. Zresztą mniejsza o to. Właśnie w tym miejscu da się znaleźć kogoś odpowiedniego do pracy z naszym skromnym handlarzem. Nie powiem, żebym to pochwalał, no ale słyszałem, że ponoć towary, które sprzedaję, są naprawdę warte tego. Więc lecimy zająć się tą postacią. Tutaj sobie siedzi taki smutak. They left me here. Where did everyone go? Why did you leave Kotaro behind? Now what do I do? Why are you crying? Everyone's gone. I'm all alone. Who's everyone? Everyone? Huh? Who? The spinning, spinning red and white flowers. Only one pure white flower. The pure white flower I cannot find. What? My head hurts. Sorry. I have no idea what I'm saying. I've got to find the pure white flower. No i właśnie teraz to jest decyzja. To powoduje zakończenie jego wątku. Dostaje się jeden fajny przedmiot w sumie nie ponoć, tylko wiem, że dostaje się coś dosyć mocnego z powodu jednorazowego użytku. No a jak się da mu ten wiatraczek, to ponoć właśnie można go dać tam do handlarza. Is this what you're looking for? That's a red and white flower. I'm looking for a pure white flower. I see. But you're trying to help. Thank you. You're a good man. A pure white flower. Yes. It flew away. Yes, that's right. The pure white flower flew away. Wiecie, no, ja bym to dał, jednak jestem taki miły gość, ale no właśnie, można go jeszcze zwabić do puszczonego losu. No, lochu, ale wiecie co, tego wątku nie chcę robić. Robiłem go u siebie i nie kończysz jakoś zbyt pozytywnie, więc. There's a peddler named Anayama near Ashina Castle looking for help. You should give him a hand. I mean, if everyone comes back, I won't be here. But I am pretty lonely. All right, I'll do it. I'll go and see.
You should. You really are a good man. No, tak więc później zejdziemy jeszcze dzisiaj na te towary jeszcze lepsze. Tylko podkreślam, sam nie znam, ale miejmy nadzieję, że będą naprawdę tego warte. A póki co właśnie też zaopatrzyłem się w inne ninjutsu, co prawda nie pokazywałem, ale jest ono związane z pewną rzeczą, którą znam i wiem, że jest zmagana do zakończenia, które chcę osiągnąć. Tak więc... O, wosk tłuszczowy, no tak. Widzicie tam tego... O! Trzeba mu zrobić ciosa w plecy i użyć na nim właśnie tego ninjutsu. Wtedy on się pobawi latawcem i udostępni nam przejście w inne miejsce. No. Normalnie gdybyśmy chcieli sami to ustawić, to by wracało na miejsce. A teraz nawet jak usiądziemy do posążka, to już zostanie w ten sposób. No. Tak więc ogarniamy pomału. Są cukierki i baloniki. Nic, co by było mi jakoś szczególnie potrzebne, no ale wiecie, nie narzekam, zawsze warto mieć coś, co może nagle się przydać w najbardziej niespodziewanym momencie. Dobra, co tu jeszcze było do załatwienia? Na pewno mogłem dalej walczyć z mnichami w ogóle, ale nie jestem w nastroju na to dzisiaj. Dlatego też powiedzmy sobie szczerze, super. Aha, czyli oni mogą rzucać. Jak sądzę, nawet nie zauważyłem, kiedy mi się napełniło trzecie wskrzeszenie. Ale się napełniło, więc nie ma co narzekać. Będę miał na krytyczne sytuacje. Ja nie wiem, co mówić, po prostu jestem jeszcze trochę... Nie można tego nazwać zaspanym, ale... Ale trochę jeszcze tak... Nieogarnięty na pewno. Pierwszy raz tutaj się udawaliśmy, to wszystko stanowiło spore wyzwanie. A teraz proszę, tylko trochę więcej sił ataku i po sprawie. Ale z nim nie będę się bił z kilku powodów. Po pierwsze wygląda jak NPC, którego dopiero co niedawno... No w sumie, może tyle co uratowaliśmy, co... No co z nim gadaliśmy, a po drugie nie chce mi się. Natomiast z nią trzeba pogadać. Super. Chcieli, że smoczym urium dosięgł. Cała ta droga na nic. No dobra. Chciałem przyoszczędzić na smoczym morze, ale... No niestety, chyba będę musiał już zakończyć smoczy mur. Więc idziemy tam jeszcze raz, bo dialog jest naprawdę... Moim zdaniem wart uwagi.
Nawet jeśli nie jest wart uwagi, to jednak chcę wam go pokazać, bo jednak gram w tą grę na YouTubach. I to, że ja ją znam, nie usprawiedliwia tego, że mogę grać tak, jakbym po prostu wiedział wszystko. I po prostu no, pomijanie w całej fabuły wszystkiego, takich jakichś tam elementów, które są jednak istotne podczas przechodzenia gry po raz pierwszy, czy... No, rozumiecie, przechodzenia gry w sposób, w który się nie przychodziło, czegoś nowego. Dobra, już nie słuchajcie, ja dzisiaj po prostu plotę bzdury. Mój mózg naprawdę jeszcze chyba tej godzinie nie pracuje. A co się dziwić. Nie piję dzisiaj ani herbaty, ani kawę, jednak mam w zwyczaju, że zawsze muszę wypić herbatę albo kawę rano. No, nie bez tego przeżyć, ale jednak pomaga to się mocno przebudzić i w ogóle. Dobra, nawet się nie będę przejmował nim. No. Dobra, czyli ich jednak muszę niestety. Chociaż nie, nie muszę, wystarczy, że po prostu ich zgubię. No drugie nie zauważyłem, że... To tutaj, ten pokrowiec na ostrze, zresztą nie wiem, jak się nazywa, nie będę nam mówił. Jest taki podniszczony. No, faktycznie jest. Nasze główne... Nie, nasze główne jest w dobrym stanie technicznym. Dobra. No nie. Prawda, niż sobie poszli. Odcinek będzie zmarnowany na czekanie, aż nie zapomnę o mojej postaci. Kawałek ze mnie widzi, jak ja jestem niższy niż to wszystko na kusaku. Zresztą dobra, wiecie co? Pewnie robię błąd, ale ja już wolę się ich pozbyć standardową metodą i mieć spokój, nawet tracąc przy tym wskrzeszenie. Niż musieć wiecznie tam siedzieć i czekać, aż oni sami zapomną o mojej postaci. Nie wierzę, drugie wskrzeszenie. Widać, że po prostu dzisiaj nie jest mój dzień. Ale czym nie zbieram cukierków? Wydaje się jakąś taką trochę wariacką, ale jednak. No, i to mamy podpowiedź, co trzeba zrobić. Nie padnę, czy nas coś mówi, czy nie.
Dzielnie. Dobra. Na zakończenie dzisiejszego spotkania pójdziemy jeszcze tam, właśnie. Gdzie w sumie sugeruje gra, żebyśmy poszli, jak nakręciliśmy latawiec. Później o tym zapomnę, znając życie, więc lepiej już zawczasu. Dobra. Teraz, gdzie to było? Adam, tutaj często spadałem. Więc no. Pamiętam, że gdzieś naprawdę było coś takiego istotnego, ale... Aha, no tak. Tak. Chyba tam coś jeszcze było, ale niestety już przepadło. Może kiedy indziej spróbujemy. A póki co... Idziemy w miejsce... W sumie bardzo podobne do tego, z którego dopiero co przybyłem. Oczywiście mówię o... Jeśli się nie mylę, właśnie przejściu do Zatopionej Doliny. Jak mówiłem, byłem tutaj. Da. Jako, że byłem, to oczywiście musiałem teraz spaść. Czemu by cokolwiek innego zrobić? Więc lokacja... Niby ta sama, a jednak w rzeczywistości inna. Chociaż czy inna, to też nie jestem taki pewien. I wiecie co, mamy już 27 minut, to dzisiaj tak trochę w asasyńskim stylu zakończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście miło byłoby, gdybyście zostawili jakieś tam ślad po sobie, czy to w postaci komentarza, czy łapki, a może nawet subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i trzymajcie się do następnego odcinka oczywiście. Może to będzie Sekiro, może Gothic. Czas pokaże, a póki co, no po prostu trzymajcie się. Hej!